23 biura, sala konferencyjna wraz z foyer, dwa pomieszczenia typu business room i trzy pomieszczenia warsztatowe. W sumie ponad 360 metrów kwadratowych to kolejny inkubator przedsiębiorczości, czyli nowa przestrzeń dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którą właśnie oddano do użytku w Centrum Bydgoszczy. Mamy bardzo różny standard, bo niektórzy przedsiębiorcy życzą sobie, aby biura były wyposażone, czyli posiadały meble. Niektórzy przychodzą już ze swoimi, a na dole mamy w ogóle puste pomieszczenia, ponieważ tam zakładamy, że będą warsztaty, czyli specyficzne urządzenia, które będą potrzebowali przedsiębiorcy. Więc tam jakby zostawiamy przestrzeń wolną, będziemy ją urządzać z przedsiębiorcami dopiero w momencie, kiedy oni się tutaj będą wprowadzać. Nie wiem, czy będą mieli swoje urządzenia, czy ewentualnie w jaki sposób tam będziemy im pomagać. Ale oprócz tego, że będziemy wynajmować biura, to tutaj będzie takie trochę centrum dowodzenia naszymi wszystkimi inkubatorami przedsiębiorczości, bo mamy też inkubator przedsiębiorczości i we Włocławku, i w Toruniu. Wraz z nową przestrzenią Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy startuje także z programem mentoringowym dla młodych ludzi, którzy chcą odnaleźć się na rynku pracy. Zaczynamy pracować z uczniami ze szkół zawodowych, pokazywać im, jak założyć działalność gospodarczą, co to jest ZUS, co to jest Urząd Skarbowy, na co zwracać uwagę, jak pisać biznesplan. Później będzie też taki opiekun, który będzie się opiekował tym przedsiębiorcą w pierwszych jego krokach, w pierwszych jego sukcesach i jego niepowodzeniach. Także to oprócz tych powierzchni biurowych będzie również taki jeszcze program mentoringowy. Pierwsi chętni będą mogli skorzystać z programu mentoringowego już jesienią. Zakładamy sobie około 1000 osób ogólnie w tym pilotażowym projekcie. Natomiast zobaczymy, czy nie uda nam się więcej osób jeszcze przeszkolić, aniżeli te 1000 osób. Na realizację projektu fundusze przeznaczy Urząd Marszałkowski. My nie potrzebujemy już inkubatorów jak przed 20-30 lat, rozumianych jako miejsce, które w ogóle jest niezbędne do zakładania biznesu, bo dziś my raczej szukamy już bardzo wysoko specjalistycznych obszarów rozwoju biznesowego. No, takie, które są innowacyjne, trwałe, dają dodatkowe korzyści regionowi. Bezrobocia właściwie nie ma, więc rola dzisiaj inkubatorów zupełnie się zmieniła, więc jest to miejsce, gdzie będziemy edukować, promować i dawać szansę ludziom odnaleźć sobie talent i poszukania takiej niszy biznesowej, która da im największe możliwości i też satysfakcję w życiu z prowadzenia takiego biznesu. Budynek przy ulicy Gimnazjalnej 2 to zabytkowa kamienica, w której mieściły się niegdyś pomieszczenia szpitalne oraz prywatne apartamenty jej ówczesnego właściciela, doktora Jana Króla. Został wybudowany w latach 1927-1928. Inwestycja została sfinansowana w ramach RPO 2014-2020. Dotacja wyniosła 8 milionów złotych. Kiedy tą kamienicę otrzymaliśmy od województwa kujawsko-pomorskiego, która spłaciła spadkobierców, bo to było w rękach prywatnych, to była naprawdę ta kamienica w bardzo złym stanie. Nie było stropów, nie było dachu, praktycznie dach przeciekał. No i udało nam się pozyskać środki unijne w 2019 roku, żeby przeprowadzić tutaj gruntowny remont. Praktycznie zostały tylko ściany i elewacja zewnętrzna, no część elewacji zewnętrznej, natomiast całe wnętrze było jeszcze raz zbudowane od początku. Staraliśmy się odtworzyć cały budynek w duchu z początku XIX wieku, tak jak to kiedyś było, dlatego tutaj tapety, mamy do czynienia z tapetami, parkietami, ponieważ chcieliśmy jakby jak najbardziej odtworzyć charakter budynku. Rekrutacja na wynajem nowych przestrzeni już ruszyła i jedno z biur jest już zarezerwowane. Ponieważ jest to po pierwsze Centrum Bydgoszczy, bardzo ładne są pomieszczenia, bardzo eleganckie, bardzo naszym zdaniem i całej firmy są dobrym miejscem na nawiązanie kontaktu z klientami. Jest też kapitalne miejsce takie, że jak trzeba będzie wyjść z klientem obiad, to jest blisko, a z drugiej strony jak trzeba porozmawiać, to jest bardzo fajnie. No i klimat funduszu pożyczkowego i możliwości dostępu łatwego do tych ludzi, którzy mają też bogatą ofertę, to jest też duży atut.
warunki z pewnością sprzyjają do prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej. Takie miejsca są potrzebne, ponieważ ludzie młodzi szczególnie są otwarci na założenie własnej działalności gospodarczej, oczekują też wsparcia od instytucji takich właśnie jak Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy czy Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Poszukują wsparcia takiego mentoringowego, coachingowego, szkoleniowego, ale także odpowiednich zasobów lokalowych, biurowych, w których mogliby nie tylko wynająć przestrzeń pod swoją działalność gospodarczą, ale także skorzystać z możliwości kooperacji i stworzyć taką mikrospołeczność przedsiębiorców. Regionalne inkubatory przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku prowadzi Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, spółka samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Mieszczą się w odrestaurowanych budynkach o ciekawej historii. Znajdują się tam nowoczesne przestrzenie biurowe na wynajem w atrakcyjnych cenach, które cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Poprzednie trzy budynki mieliśmy wyremontowane w 2015 roku i w 2016 były uruchamiane i do tej pory 100% obłożenie przez przynajmniej poprzedni rok udało nam się utrzymywać, także zainteresowanie jest. No i tutaj też czekamy na nowych najemców, którzy będą mogli z nami współpracować. Otoczymy ich opieką i będziemy chcieli po prostu ich wspierać, żeby ta przedsiębiorczość w regionie się jak najlepiej rozwijała. Główną działalność spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy stanowi udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek inwestycyjnych i obrotowych dla kujawsko-pomorskich firm sektora MŚP. Dzięki udzielanemu wsparciu przedsiębiorcy Kujaw i Pomorza mogą planować rozwój działalności biznesowej, szczególnie gdy mają problemy z uzyskaniem kredytu w banku komercyjnym.